Dzisiaj będzie nieco o rycerzach, a tak naprawdę będą nas obchodzić współcześni rycerze, czy w ogóle jeszcze można spotkać jakiegoś prawdziwego rycerza. No i porozmawiajmy o obyczajach rycerskich oraz modzie. Piękny to był zaszczyt i honor zostać rycerzem, ale nie była to taka prosta droga. Najpierw trzeba było wyrazić chęć zostania rycerzem. I rycerstwo miało wiele ciekawych zaszczytów i przywilejów, ponieważ posiadali ziemię na prawie rycerskim, nie płacili podatku, zobowiązani byli do służby wojskowej i musieli stawić się w pełnym uzbrojeniu z pocztem, którego wielkość zależna była od posiadanej ziemi, na wezwanie króla lub księcia. Oczywiście dawniej było więcej, o wiele więcej wojen między państwami, było więcej wojen również domowych między możnowładcem a książętami. No i większość czasu rycerze spędzali na wojaczce. A jeśli ktoś chciał zostać tym rycerzem, to już od 7 roku życia musiał nauczyć się jazdy konnej, uczył się pływania oraz posługiwania się bronią, walki. Uczył się po prostu walki. Część młodych chłopaków oddawana była również na dwór królewski, gdzie taki kandydat na rycerza zostawał paziem, poznawał zasady i obyczaje dworskie. W wieku 14-15 lat mógł stać się giermkiem i służyć swojemu przydzielonemu panu, który już był rycerzem. Rycerzem można było zostać w wieku 18-19-20 lat i wtedy taki kandydat na giermka przygotowywany był przez pasowanie na rycerza. Pasowanie na rycerza było bardzo ciekawym i niezwykłym. Na początek król prowadził kandydata przed oblicze kardynała, a ten zapoznawał go z pewnymi zasadami rycerskimi. Otóż każdy, kto chce być rycerzem, musi być wielkodusznym, wolnie urodzonym, szczodrym, doskonałym i mężnym. Zanim jednakże czynisz ślubowanie swemu stanu, usłyszysz z należną rozwagą zasady reguły. No i teraz są te reguły. Reguła stanu rycerskiego: przede wszystkim słuchać codziennie mszy z pobożnym rozpamiętywaniem męki pańskiej, odważnie walczyć w obronie wiary katolickiej, święty Kościół wraz z jego sługami uwalniać od jakichkolwiek napastników, wdowy i sieroty wspierać w ich potrzebie, unikać wojen niesprawiedliwych, nie napierać się niesłusznego żołdu, stoczyć pojedynek w obronie każdego niewinnego, uczęszczać na turnieje tylko dla ćwiczeń rycerskich, cesarzowi rzymskiemu albo jego patrycjuszowi z czcią okazywać posłuszeństwo w sprawach świeckich, żyć nienagannie wobec Boga i ludzi na tym świecie. Jeżeli zaś będziesz przestrzegać tych zasad reguły rycerskiej, osiągniesz doczesną cześć na ziemi, a po tym życiu spokój wieczysty w niebiesiech. Pasowanie odbywało się przez uderzenie w kark giermka i wypowiadano takie słowa: mianuję cię rycerzem na cześć wszechmogącego Boga i przyjmuję łaskawie do grona naszego. A pamiętaj, że Zbawiciel świata był za ciebie wychłostany i wyszydzony wobec kapłana, w koszulę ubrany i wydrwiony wobec króla Heroda, i nagi, poraniony, powieszony na krzyżu wobec całego ludu. Zwracam ci uwagę, byś pamiętał o jego hańbie. Radzę ci przyjąć jego krzyż i wzywam cię, byś pomścił jego śmierć. Bardzo piękne to było moim zdaniem. I w tak uroczysty sposób, po dokonaniu pasowania, rycerz
po mszy, przy dźwiękach trąb, cymbałów. Toczył walkę na włócznie, potem na nagie miecze, a w końcu można było wspólnie bawić się przez 3 dni, no i wszyscy byli obdarowywani różnymi darami. Oczywiście nie wystarczy wyglądać jak rycerz, żeby być rycerzem. Rycerz musiał mieć swoje twarde zasady, wedle których postępował, wedle których żył. Obecnie jest coraz mniej rycerzy niestety, a szkoda, bo to byli bardzo honorowi, bardzo odważni i dobrze wychowywani w karności i w bojaźni Bożej ludzie, więc myślę, że gdyby tacy byli dzisiaj, nasz świat byłby może nieco lepszy, aczkolwiek jakby niby mniej wojen, niby mniej kłopotów, a jakoś cichaczem. One ciągle istnieją i trzeba mieć taką mocną zbroję rycerską, żeby poradzić sobie z niektórymi trudnościami, problemami, kłopotami. Namawiam oczywiście do korzystania z tych porad rycerskich. Namawiam oczywiście do tego, żeby kontynuować tę tradycję rycerską poprzez czytanie książek o rycerzach, poprzez przynależność do harcerstwa, które jednak ma w sobie coś z dawnej tradycji rycerskiej. No i żeby w obecnych czasach, wśród obecnych ludzi i wśród wydarzeń, które się dzieją, jednak zachować się z godnością dawnych rycerzy. Dziękuję za uwagę. Rycerska kopia jest ciężka i długa. Trzeba nią uderzyć w pełnym galopie tak, by od razu zwalić przeciwnika z konia. Wokół szranków głowa przy głowie. Patrzący wspinają się na palce. Popychają wzajemnie, byle tylko lepiej widzieć rycerzy. Ten na bałunym koniu to kasztelan spilczy. A ten na wronym to kto? Zawisza z Grabowa. Młodzik, niedawno pasowany na rycerza. Powiadacie, że młody, a walczy tak, jakby zęby zjadł w turniejowych bojach? Nie odmówiłbyś nawet 2 pacierzy, gdy Zawisza wysadza przeciwnika z siodła silnym pchnięciem kopii. Zaklaskali wszyscy. Heroldowie zadeli w trąby. Powinieneś Zawiszą w dalekie kraje pociągnąć i tam przeciwników poszukać. Taką radę dał młodemu rycerzowi siwowłosy przewodniczący turnieju. Tu w Polsce nie znajdziesz już godnego siebie rycerza. Zawisza także przemyśliwał o wypuszczaniu się w świat. Cuda opowiadano mu o turniejach w dalekich krainach, podczas których potykano się na kopie, miecze, topory, czasem tępą bronią, nie czyniącą szkody, a czasem na ostre, choć wtedy śmierć zbierała swoje żniwo. Na te turnieje zewsząd ściągali rycerze. Niejednemu towarzyszyło nawet i 6 giermków, prowadzących bojowe rumaki, niosących malowane tarcze i herbowe proporce. Wieczorami, po turniejowych pojedynkach, zasiadano do stołów uginających się pod jadłem i napitkiem. Słuchano pieśni trubadurów i tańczono przy wtórze muzyki. Tak walczono i ucztowano, czasem równy tydzień, czasem i dłużej, a potem rozjeżdżano się,
by znów stanąć na następnym turnieju. Zawisza, choć taki młody, odbył już służbę Giermka. Uznany za godnego pasowania, po oczyszczeniu, całonocnych czuwaniach spowiedzi i komunii przyjął przed ołtarzem uderzenie mieczem w bark. Od tej chwili miał prawo nosić rycerskie ostrogi i pas. Stał się bratem tych, którzy ślubowali używać miecza tylko w obronie słusznej sprawy. Bronić nim wszystkich skrzywdzonych, uciśnionych i słabych. Ale ciężko Zawiszy porzucić ojczyznę, dom, w którym przyszedł na świat, rodziców, siostry i przyjaciół. Tutaj go kochają i znają. Tam jest obcy, a najważniejsze, tutaj jest Jadwiszka. Najmilsza Jadwiszka, z oczami jak bławatki i pszenicznym warkoczem. Co powie dziewczyna na wieść, że Zawisza chce wyruszyć w daleki świat? Będziesz na mnie czekała, Jadwiszko. Ja do ciebie z końca ziemi wrócę. Patrzy Jadwiszka na klęczącego rycerzyka. Koniec warkocza na palcu mota. Oczy powiekami przykrywa. Tylko tak mówisz. A co będzie, jak nie wrócisz? Moje słowo nie dym. Rzekłem, że wrócę, to wrócę. Tu Zawisza przyłożył dłoń do serca na znak, że szczerą, najszczerszą prawdę wypowiedział. Daj mi pamiątkę, bym mógł pod twoim znakiem walczyć. Z wrasunkiem spojrzała dziewuszka po sobie. Nie godzi się dać baraniego serdaczka, ani samodziałowej zapaski. O krzyżyku srebrnym na szyi nie ma co mówić, bo to dar chrzestnej matki. Stropiona sięgnęła w końcu do warkocza i jęła z jasnych włosów wyplątać barwną krajkę. Sama ją haftowałam. Weź, Zawiszo, szczerym sercem daję. Dziękuję, Jadwiszko. Kiedy spojrzę na tę krajkę, to może ciebie chociaż na okamgnienie ujrzę w swoich myślach. Zapłakała Jadwiszka, gdy Zawisza o przedświcie odjechał. Ale łzy dziewczęce jak rosa zasrebrzył się i zniknął. Tętniły końskie kopyta na szlakach, którymi nieraz ciągnęły kupieckie wozy. Ślizgały się na górskich ścieżkach nad przepaściami. Miękko stąpały po mchach w ogromnych borach. Dźwięczały po kamiennych płytach na ulicach mijanych miast. Droga dzień po dniu prowadziła w te strony, gdzie słońce zachodzi na nocny spoczynek. Wreszcie dojechał Zawisza do takiego zamku, gdzie właśnie urządzono turnieje. Zewsząd ciągnęły rycerskie poczty, parskały bojowe rumaki. Rozwiewały się pióra na hełmach, szelściły jedwabne kapy, szczękała broń. Wśród okazałych orszaków Zawisza z jednym tylko Giermkiem wyglądał niczym sierota zabłąkany między wielkich panów. Nikt się nie cieszył z jego przybycia, ale pozwolono mu zetknąć proporzec na zamkowym dziedzińcu. Mój pan cię pozywa. Proporzec Zawiszy wyrywa zwykły Giermek. Jest on zakomitym szermierzem. Uśmiecha się krzywo. Ja bym ci radził po cichu wyjechać. On takich jak ty jedną ręką powala. Drogo zapłacił cudzoziemski rycerz za lekceważenie Zawiszy. Starcie było krótkie, ale gwałtowne, jak burza. Stojąc nad pokonanym, Zawisza słucha okrzyków i oklasków. Pod stopy sypią mu się wianki uplecione z polnych kwiatów. Rękawiczki, szarfy i welony, które rzucają w szranki damy zasiadające w krużgankach. Jak cię zwiął, rycerzu? Sama księżna pyta go łaskawie. Zawisza zgrabowa. Chciałbyś nosić moje barwy? Podaje mu wieniec misternie przypleciony złotą wstęgą. Wielki to zaszczyt, pani, ale muszę odmówić. Czemuż to? Księżna przygryza dolną wargę.
Jak to możliwe, żeby nikomu nieznany młodzik odrzucił książęcą łaskę? Inne barwy już noszę. Oto dar panny Jadwigi, który wyżej cenię niż życie własne. To zwycięstwo otworzyło przed Zawiszą bramę innych zamków. Odtąd jego imię wymawiano z szacunkiem. Walka z młodym rycerzem z Polski stała się zaszczytem. Juczny koń ledwie mógł unieść więcej nagrody. Gdy jego pan powróci w rodzinne strony, będzie miał czym się pochwalić. Nie wiadomo, gdzie Zawisza spotkał Jana z Aragonii, najsłynniejszego zawodnika rycerskich turniejów. Ale to pewne, że się spotkali. Jan o szpakowatych skroniach i młodzieńczy Zawisza. Za kilka niedziel jest wielki turniej. Jan zerka w twarz Zawiszy. Przybędziesz, stoczymy walkę. Jak się stawiać, kiedy mija czas, po którym miał do Jadwiszki powrócić? Pewnie nieboga już go wygląda. Ludzi wypytuje, czy go nie spotkali. Dni liczy. Bardzo chciałby stoczyć pojedynek z Janem z Aragonii, ale tam daleko miła czeka na jego powrót. Panie, dzięki za łaskę, jaką mi okazałeś. Zawisza kłania się głęboko. Wszelako wracać muszę do ojczystego kraju. Uśmiecha się Jan. Mógłby ten młody rycerz wymyślić mądrzejszą wymówkę? Jasne jak słońce, że się lęka pojedynku ze sławnym przeciwnikiem. Jeżeli za rok zjedziesz do Prowansji, też będę z tobą walczył. Mówi, choć myśli, Zawisza już się nie zjawi. Polska jest daleko. Gadają, że tam lud rzeki ścina, a śnieg zasypuje domy aż po dachy. Pamiętaj, Zawiszo, dokładnie za rok od tej chwili. Droga powrotna wydaje się krótsza, kiedy się wspomni, że gdzieś w oddali czeka Jadwiszka, o oczach błękitnych i warkoczu złotym. Zawisza nie szczędzi koni. Popasy są krótkie, nim słońce wzejdzie. Już wyjeżdża na podróżny trakt. Nie zrzuciwszy nawet zakurzonej opończy, zaczyna szukać dziewczyny. Ją chcę przywitać pierwszą, jej opowiedzieć, jak szukał szczęścia w dalekich krajach, jak tęsknił, jak przypominał sobie każde jej słowo i każdy uśmiech. Jadwiszki szukasz. Będzie już dobre pół roku, jak za mąż wyszła. Więc nie uwierzyła, że wróci. Rycerskiemu słowu nie uwierzyła. Zmiął Zawisza haftowaną krajkę. Chciał na ziemię rzucić, skórzniami podeptać, ale nie mógł. A jeszcze jak na złość wszyscy dookoła powtarzają. Czas, żebyś na majętność osiadł. Rozejrzałeś się po świecie. Cudzymi językami gadasz. Jedź na królewski dwór. Tam ważne godności otrzymasz. Między pierwszymi panami w królestwie się znajdziesz. Dostatki pomnożysz. Czego ci po świecie szukać? Gdzie cię znowu niesie? Jak wytłumaczyć, że obiecał się stawiać w określonym czasie i miejscu? Pewnie Jan z Aragonii nie wierzy, że ujrzy jeszcze kiedyś rycerza z Polski. Ale się przekona, że Zawisza nie rzuca słów na wiatr. Słowo Zawiszy jest rzetelne jak kruszec, którego wykuto ostrze rycerskiego miecza. Co zostało obiecane, będzie dotrzymane. Znowu droga daleka i trudna. Wychudły konie, poczerniał Zawisza, przygarbił się Giermek. Ale w czas oznaczony wjechali w prowansalską krainę. Pełną winnic i oliwnych sadów, pachnącą różami i lawendą, kwitnącą na skalistych nieużytkach. Dotrzymałeś słowa, więc i ja swojego dotrzymam, rzekł Jan, gdy Zawisza oznajmił przybycie. Szykuj się do pojedynku, młodzieńcze. To była wspaniała walka. Widzom dech zamierał w piersiach. Dwóch mistrzów na nogach.
Szczękły ostrza uderzały o siebie głucho, tarcze, piasek spod kopyt pryskał na wszystkie strony. Przyłbica zawiszy, pochyla się ku grzywie rumaka. Chwila, a wypuści broń i osunie się na ziemię. Nagle role się odwracają, Zawisza naciera, Jan Zaragoni się broni. Uderzenie, pchnięcie, cios, sparowany tarczą i... Tak, wszyscy to widzieli. Jan podnosi dłoń w stalowej rękawicy. Poddaje się. Przegrałem z zaiste wspaniałym rycerzem, przyznaje Jan. Ale najbardziej mnie ujęło, że ten młodzieniec jechał przez pół świata, by dotrzymać danego słowa. To rzadka cnota. Zawisza, zwany później Czarnym, służył na dworze cesarza Zygmunta Luksemburskiego. Oddał też ważne usługi królowi Władysławowi Jagiele. Walczył pod Grunwaldem i piastował godności starosty spiskiego. Pracę dyplomatyczną ułatwiała mu sława niezwyciężonego i prawego rycerza. Każdy dwór, królewski czy książęcy, uważał za zaszczyt móc gościć Zawiszę. Wiedziano powszechnie, że nigdy nie splami ust kłamstwem, a przyrzeczenia dotrzyma nawet, gdyby miał za to zapłacić życiem. Została po nim nieskalana rycerska sława i używane do dzisiejszego dnia powiedzenie: polegaj jak na Zawiszy. Czy Jadwiszka żałowała, że nigdy nie doczekała powrotu swojego rycerza? Tego nie dowiemy się nigdy. W tamtych czasach nie pisano pamiętników ani listów do przyjaciół, bo mało kto umiał czytać i pisać. Jadwiszka także nie zapisała tego, co czuła i myślała.